Jesteśmy zwarci, jesteśmy gotowi i unikniemy tutaj wpadki. Tak mówili zarówno szkoleniowiec Śląska Wrocław Tomasz Łuczywek, który zastępuje Jacka Magierę, który, przypomnijmy, miał pozytywny wynik na COVID, oraz obrońca Śląska Wojciech Golla. Nie chciałbym, żeby tutaj było powiedziane, że jest jakieś zamieszanie. To żyjemy w takim świecie, który ponad rok temu nam się mocno zmienił i sytuacja, która nas dzisiaj spotkała, jest tego dowodem. To nie jest żadne zamieszanie, na takie rzeczy w sporcie zawodowym musimy być gotowi i Śląsk Wrocław jest gotowy na taką sytuację. Oczywiście jest to niecodzienna sytuacja. Mieliśmy dwie analizy tak naprawdę rywala, ale na pewno nie przyjechaliśmy tutaj się bronić, także nie myślimy o tym, czy zachowamy czyste konto. Przyjechaliśmy zagrać po prostu swoją piłkę. Przygotowaliśmy się do tego i jutro to pokażemy. Z nami Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Śląska Wrocław. Witam Cię serdecznie, Darku. Zarówno Wojtek Golle, jak i Tomasz Łuczywek, drugi trener, mówią wprost: przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, chociaż gramy z estońską Barceloną, więc w teorii łatwo nie będzie. Jakie jest Twoje zdanie? Jak trzeba zacząć ten sezon? Zgadzam się i z trenerem Łuczywkiem, i z Wojtkiem, że przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Nie możemy mieć innego planu. Chcemy dobrze wypaść w pucharach. Przygotowaliśmy się do tego bardzo mocno i dość długo. Byliśmy na ciężkim obłocie w Chorwacji. Oczywiście szanujemy przeciwnika, ale nie widzimy innej możliwości jak zwycięstwo. Trochę się działo wokół wyjazdu Śląska. Trener Jacek Magiera, pozytywny wynik. Twoim zdaniem to jakaś pomyłka? No bo tak, trener jest zaszczepiony, miał wcześniej robione testy, nic nie wykazało. Jak ty myślisz, że to może coś się wydarzyło dziwnego? No tak naprawdę procedury UEFA są bardzo restrykcyjne i po otrzymaniu wyniku pozytywnego trenera Magiery widzieliśmy, że oni będziemy mieli do dyspozycji tutaj w meczu w Estonii. Drużyna ma jedną filozofię pracy, sztab trenerski pracuje w jednym kierunku i mam nadzieję, że nie będzie odczuwalny brak trenera Magiery, bo trener Tomek i trener Paweł wiedzą, czego oczekują od drużyny i drużyna wie, czego oczekują od nich i sztab trenerski. Paweł Parus, jeden z najbardziej, może nie fanatycznych, ale wiernych kibiców Śląska Wrocław, klub kibiców niepełnosprawnych wrocławskiej drużyny. Witam Cię serdecznie, Pawle. Piękna wyprawa do Estonii, ale musi być chyba zakończona zwycięstwem. Jak Ty widzisz występ wrocławskiej drużyny? No, jak zawsze wierzymy w to, że Śląsk wygra, pomimo tego, że dochodzą nas głosy o pewnych lukach w kadrze, także nie będzie trenera, co jest zawsze dużym problemem. No ale jednak wierzymy, że chłopcy są po obozie przygotowani już do zarówno ligi, jak i tych pucharów. No i po to przyjechaliśmy, żeby oczywiście oklaskiwać zwycięstwo i pomóc naszym zawodnikom w odniesieniu tej wygranej. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz Śląsk Wrocław gra. Ejo! Parno i duszno w tej Parnawie, 27 stopni, ale ja myślę, że odczuwalna jest znacznie wyższa. Tutaj jest cel jasny. Trzeba wygrać i zapomnieć o tych spotkaniach. Polskie kluby, tak jak Śląsk Wrocław, muszą gromadzić punkty w rankingach europejskich i muszą pnąć się w górę, byśmy nie musieli zaczynać od pierwszych rund europejskich pucharów. Łukasz Ciona, Wrocławskie Fakty.